Najlepsze w tym wszystkim jest to albo w sumie najgorsze. Że nawet nie musiałem słuchać tej płyty, żeby dobrze wiedzieć jaka ona jest. Cześć Manko, witam na kanale Rapglas i zapraszam dzisiaj do obejrzenia recenzji, której ja nie nazywam recenzją, tylko obserwacją co do nowej płyty palucha zatytułowanej kompot! Formułka na początek, jak się podobało, to łapa w górę, jak się podobało, to subskrypcja, jak się nie podobało, to łapa w dół. Pisz na dole w komentarzu, co mogę następnego przyobserwować. Jeden z najpopularniejszych raperów w naszym kraju polewa do szklany, albo w nasze żyły kompot pod postacią 14 solowego CD jak oficjalna notka prasowa. Movie. Kompot to 14 solowy album Poznaniaka, stanowiący mieszankę różnego rodzaju gatunków muzycznych. Znajdziemy na nim najświeższe bęgiery, które rozruszają publikę klimatyczne love songi, ale również życiowe numery na klasycznych hip hopowych pętlach. I teraz, tak. Czy nie można by tu zrobić kopiuj-wklej do prawie każdego opisu prawie każdej płyty Palucha. W sumie to się jebnęli w tym opisie, bo jakoś tak zapamiętałem, że Czerwony Dywan to był trzynasty album w karierze Palucha, po nim było Nadciśnienie, więc to był czternasty album Palucha, więc ten, siłą rzeczy, jest piętnasty, co nie? Ta recenzja, obserwacja będzie trochę pod znakiem kopiuj i wklej, ale naprawdę, no serio, w takich miejscach też to robicie? Tak ciężko jest napisać cztery cztery świeże zdania o nowej, świeżej płycie? <słysy> <słysy> No właśnie. Kopiuj i wklej. Gdyby ta płyta wyszła 5 lat temu i przesłuchałbym ją dzisiaj, nie wiedząc o tym, nawet bym się nie skroił. Gdyby ta płyta wyszła 5 lat później, to też bym się nie zdziwił, bo nie wierzę, że coś aż tak się zmieni w biurze ochrony rapu. Oliczyłem na palcach. Dobre slash. Ciekawe utwory tutaj. Palec pierwszy. Zostawić coś po sobie. 2K21. Podoba mi się, że ten trak. Nie kastruje tego klasyka sprzed 10 lat. Oryginał logicznie wykładał nam wszelkie prawdy ulice objawione, ale nie ma co ukrywać, że to jeden z tych traków, dzięki którym taksywka jest szerzej znana. Nowszy jest nawinięty już z całkiem innej perspektywy, z perspektywy tego, który już zostawił coś po sobie. Wszystko w tym traku wymienione to potwierdza czy to pana mera, czy rozpoznawalność w Europie. A i katy z samego siebie też tworzą klimat i potwierdzają tylko wagę słów sprzed dekady. Super track. Mimo wszystko pozytywny i szkoda, że nie ma tutaj takich więcej. To rok po roku jakoś tam, jakoś to idzie. Palec drugi. Nie wiem czemu, ale podoba mi się track profesor. Pewnie dlatego, że jestem jebanym hipsterem i muszę mieć wszystko na odwrót. Zawsze jest tak, że kiedy słyszę utwór na YouTubcu i mówię sobie pod nosem. Kur. Co za gówno. To w kąciach pod spodem sypią się same propsy, ale tutaj łojojo. Co to się stanęło? Mi jakoś siadają te cymbałki i ten czerstwy refren, tak jak ten falafelu, który tu jest nawijany. Co ja tu mogę więcej dodać? Guilty pleasure i tyle. Palec trzeci. Dla wielu ten poprzedni to klapa max, więc Paluch musiał udać się na Sor i to dosłownie, bo dokładnie taki track puścił zaledwie kilka dni po premierze Profesora. A Sor to takie CV. Taki flagowy utwór od tego rapera. Na każdej płycie ma taki mocno bragowy, mocno panczowy utwór. Mieliśmy oko, mieliśmy cardio, mieliśmy halo, ziemia i ten. Niewiele od nich się różni. Taki update, co słychać, z kim jechać, kogo nie słuchać i że tylko muzyka daje mu siłę, ale dla mnie na plus. O kurde. Palec czwarty. Zostawiłem sobie ją na najlepszy utwór, według mnie, na tej płycie. Bynajmniej nie ze względu na gospodarza, a na gościa, właśnie, czyli niedopasowany fit Vito Bambino. Którzy może pamiętają jego początki, kiedy rapował pod ksywką Denver, i tutaj niejako mamy powrót do korzeni. Ci, co znają go tylko z hitu z Sanach, mogą być lekko zdziwieni, ale mi brakuje takiego bambino i bardzo chciałbym usłyszeć właśnie takie kolejne solo. Halluch, kiedy odstaje zwrotką, tak nadrabia to refrenem. Po prostu słychać umiejętności w tym śpiewie, a nie. Wtyczki. Ale obie zwrotki są bez przypadkowych i przypałowych wersów. I jak jest jakiś utwór na tej płycie, do którego będę chętnie wracał, to właśnie ten. Rzeczywiście, bardzo, bardzo miło. Trochę z mnie to by, by, trafiło. Także tak. Cztery palce na 15 traków. A co zresztą? resztą? Co do reszty, no to mamy na przykład track z Avi. Pozwolę sobie tutaj wkleić moją reakcję do czegoś podobnego z płyty. Ja na rapowanie Bufor. Oczywiście, musiał być drillowy bit, no bo jak jest na coś moda, to przecież musimy to we wszystkie dziury! Co jest w sumie trochę przykre, bo gdyby nie ta moda, to jestem przekonany, że paluch odnalazłby się na takich bitach, jego głos pasuje właśnie do takich podkładów wiecie. Ma taki charakterek. Co do tego kopiuj i wklej, co mówiłem na początku, no to na przykład utwór dedykowany wybrance życia był już kilka razy, a ciężko przebić. Takie utwory jak Gdybyś Kiedyś i Na Jutro i Głębszy Oddech dokładnie tego nie robią. Rozumiem chęci, rozumiem potrzebę, ale no. Kurwa są pewne granice no i uważam, że mógłby sobie to kurwa odpuścić po prostu. Każdy blok to antysystemowy pogodny banger, co jest kurwa Straszne a najgorsze w tym wszystkim jest to, że tworzył się z tego, i tworzy się jakiś osobny nurt. I ponownie, obok takiego szamana. To nawet te utwory w folderze nie leżały. Niech kobiety nie strajkują, tylko wolne zażądajcie. I oczywiście musiało tutaj paść, że żaden rząd nam wolności nie zabierze. Tylko że wiecie, co drugi dziad pod tą przysłowiową budką z piwem rzuca takimi pustymi hasłami po kilka razy dziennie. dekę z tego, bo ja pogląd polityczny mam taki, że kładę na nich wszystkich kiełbasę tak naprawdę. Lil, czyli litery i liczby, a lata temu na płycie z Chrisem Carsonem mieliśmy RIP czyli rap i pieniądze. I cyk, i koło się zamyka, i cyk, kolejne koło do kieszeni. Z 250 tysięcy. O bananach też już sporo było. A i tutaj na tej płycie też coś słyszałem. O tym, że paluch to zarobas, to też już od kilku płyt wiemy i nawet już nie wymieniam tutaj konkretnych utworów, bo mógłbyś to zlepić po prostu w jedną długą zwrotkę i tak byś nie wiedział, co jest do czego. Generalnie wszystko, co tutaj usłyszycie, wszystko już było. Nie ma rozwiązań technicznych, które zaskakują. Gości, co dawaliby świeżość, czy obserwacji, które wcześniej nie były przedstawione. Tutaj mam wrażenie, że jedynym aktualnym stwierdzeniem jest to, że mało latych chcą mieć życie, jak i Angleosia. Od początku było wiadomo, że będzie jakiś bragowy numer, jakiś miłosny numer, jakiś hymn bloków, jakiś numer o dobrobycie, i tak dalej, i tak dalej, tylko że tutaj to wypada słabiej niż na poprzednich płytach i to jest chyba jeszcze gorsze, Niż ta powtarzalność. Albo taka głupia rzecz a propos tej powtarzalności, to to jak w teledyskach jest ujęcie na palucha, jak siedzi z tyłu fury, jest ujęcie na niego za szyby. Proszę, to utwór Nowy Truskul. Rok 2010, płyta syntetyczna mafia. Ostatni krzyk osiedla, rok 2015, a to świeżynka z tej płyty. Utwór puch fit avi. Ta, jak kumam, że to jest swego rodzaju konsekwencja i jakiś koncept. Ale nie idzie pozbyć się tutaj wrażenia, że to po prostu odcinanie kuponu. Powiedział typ, co zamówił preorder za 80 złotych i po przesłuchaniu tego albumu nawet nie chce mi się tego odpakowywać. Też można zadać sobie pytanie, gdzie kończy się odgrzewanie kotleta, odcinanie kuponów, a totalny brak pomysłu na samego siebie. Dla mnie ta płyta jest totalnie bez pomysłu, jak zadowolić stałego fana. Totalnie bez pomysłu, jak przyciągnąć nowych słuchaczy. Totalnie bez progresu. Totalnie bez argumentów. Które potwierdzałyby pozycję na scenie. I Jasne, to nadal jest rap na poziomie, ale jasne też jest to, że niestety pikuje on ostro w dół. Dlatego kompot otrzymuje ode mnie 3 na 10. Więc co tam u was? Bo u mnie paluch, tak jak widać, tak wiem, sucho, tak jak i było sucho przez całą tę recenzję, ale no cóż, nie można być cały czas w formie. Zresztą sam paluch dobrze o tym wie. Jak się podobało, to daj lajka, to daj subskrypcję, jak się nie podobało, to daj łapę w dół, pisz na dole w komentarzu, co mogę następnego przyobserwować, no i co? Widzimy się niedługo, no bo czemu nie? Hej!